Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj wywiad z naszą cudowną fotografką, sensualną, Joanną Pyster-Okupną. I kochani, dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy na temat tego, jaką Joasia przeszła drogę, a droga chyba długa była i pokrętna, co? Cześć, witam wszystkich, witam Justynko. No, tak naprawdę trafiłam na Was w takim trudnym momencie mojego fotograficznego życia, bo przez kilka lat razem z mężem zajmowaliśmy się fotografią ślubną, ale przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że już po prostu nie chcemy, zwyczajnie, że chcemy mieć weekendy dla siebie, dla rodziny, że chcemy trochę tą naszą formułę fotograficzną zmienić. No i nagle pojawiło się wyzwanie, co teraz? Jakie tutaj fotografii, skąd wziąć klientów, tak? No bo nagle okazało się, że no jeżeli rezygnujemy ze ślubów, a nadal chcemy w fotografii zarabiać, no to trzeba ostro się brać do pracy, żeby te pieniądze się pojawiły. No i wtedy trafiliśmy tak naprawdę na Facebooku. Tomek zobaczył najpierw tła robione przez Pawła, aczkolwiek tę od Was nie kupiliśmy, ale kupiliśmy ten kurs 21 sposobów na zwiększenie sprzedaży w fotografii. I jakby od tego się zaczęło, że w ogóle na Was trafiliśmy, zaczęliśmy Was poznawać, to jak pracujecie, to jakie macie sposoby, jakie macie podejście do klienta, do fotografii. To tak jakbyś miała mi tylko jeszcze powiedzieć, co u Was było takim największym problemem, czyli z czym się najbardziej borykaliście? No bo zmienialiście branżę, tak? Ewidentnie to było przejście z jednej branży do drugiej, no i to musiało się wydawać takim dużym skokiem chyba, prawda? Jakie były z tym największe problemy, jakbyś miała mi powiedzieć? Największy był strach o to, czy będą w ogóle klienci na tego typu zlecenia fotograficzne. No i problemem była cena, którą ja wtedy miałam za sesję, bo przez te jakby lata, gdzie była fotografia ślubna, to te sesje też się zdarzały, ale ich było mało i to były kwoty rzędu 300-500 zł za sesję. A. Więc jak sobie pomyślałam, ile musiałabym zrobić sesji w miesiącu, żeby chociaż to się zrównoważyło z jednym ślubem, no to wydawało to się trochę mało realne, tak, że będę musiała bardzo dużo pracować, żeby w ogóle zarobić jakąś tam, nie wiem, najniższą krajową, załóżmy. Okej, okay. Czyli to był moment taki, który przelał po prostu czarę, ale że nie wiedzieliście, jak to zrobić, to trafiliście do nas na nasze mniejsze rzeczy na początku, prawda? Zaczęły się poszukiwania sposobów na tak naprawdę na marketing, na sprzedaż, bo jakby fotograficznie czuliśmy się, że jesteśmy na fajnym poziomie, ale jednak sprzedażowo, marketingowo, czyli skąd wziąć tych ludzi, jak do nich komunikować, żeby tak naprawdę to w miarę szybko rozkręcić, bo jednak fotografia jest jednym z naszych dwóch głównych źródeł zarobku, więc nie mogliśmy sobie tego odpuścić. No więc zaczęliśmy od tego kursu 21 sposobów, o którym wspomniałam, ale szybko trafiliśmy do Was na szkołę sprzedaży i szkołę konsultacji i tutaj się tak naprawdę dopiero zaczęło dziać, bo to były kursy takie roczne, mega dużo wiedzy do przerobienia, wiele godzin wideo do obejrzenia i do wdrożenia. To, co było dla mnie super w szkole sprzedaży i konsultacji, to, że po każdym module była praca domowa. Czyli tak naprawdę ja wiedziałam, co mam zrobić, mogłam to sprawdzić i mogłam też to zweryfikować na wewnętrznej grupie u nas na Facebooku, gdzie tą pracę domową mogłam wrzucić ze swoimi wątpliwościami, czy z zapytaniem, czemu działa, czy nie działa, czy co poprawić jeszcze. No i tutaj się jakby zaczęła nasza droga. Okay. To było rok temu na jesień, tak około w tym czasie, co jesteśmy teraz. No już tamtego momentu się zaczęło zmieniać, bo rozumiem, że zaczęłaś wdrażać to życie w swój biznes. Jakie zaczęłaś zauważać zmiany wtedy już? No na początku nie było wcale tak łatwo, bo starałam się robić te prace domowe, ale jakby nie było od razu tego efektu takiego, bo popełniałam błędy. Okay. Bo to jest naturalne przy uczeniu się nowego procesu. No ale nie poddawałam się i wyciągałam wnioski i wiedziałam już wtedy, po tym jakby, jak obserwowałam kolejne moduły szkolenia, że jestem we właściwym miejscu, że trafiłam na właściwych ludzi i że myślę, że z Wami jestem w stanie osiągnąć to, co już mi gdzieś tam świta a propos tych sensualnych sesji kobiecych. No i nie trzeba było długo czekać, bo okazało się, że otwieracie program Ekspert.
No i tutaj zaczęliśmy współpracę od samego początku i tak naprawdę można powiedzieć, że dla mnie pierwszy miesiąc eksperta to był właśnie wybuch taki, że tak naprawdę wszystko się, to co już zaczęłam wdrażać, nagle okazało się, że działa. Nagle zadziałało, no i tak naprawdę ja w pierwszym miesiącu eksperta zarobiłam 10 tysięcy złotych, co było dla mnie szokiem. Do dzisiaj pamiętam, że po prostu wydałam całą kasę, nie zostawiając nic na inwestycje. Okay. Byłam w szoku, że po prostu przez miesiąc zarobiłam takie pieniądze tylko na sesjach, gdzie kiedyś nawet na ślubach nie było to takie proste dla mnie. Tak, tak. A powiedz mi tak, jak weszłaś w eksperta, to jakby... No bo ekspert jest takim kombo, prawda? Bo tam mamy przede wszystkim takie mega, mega zaawansowane rzeczy z marketingu, tak? Hipnotyczne pisanie, prawda? To w jaki sposób pokazywać przeżycie, które doznaje twój klient w trakcie, kiedy przychodzi do ciebie na sesję. Co było dla ciebie takim olbrzymim odkryciem i co jakby tak najbardziej wpłynęło u ciebie na to, że ten wynik miałaś? No przede wszystkim też sposób jakby podejścia, myślenia i moje przekonania. Mhm. Tak naprawdę taki mindset, czyli to, co mamy w głowie, to, co myślimy sami o sobie, w jaki sposób sami siebie wyceniamy, w jaki sposób no, często czujemy się niedowartościowani, czy myślimy o sobie, że jesteśmy niewystarczający, nie dość dobrzy, że mamy za słabe portfolio, że pewnie klient nam tyle nie zapłaci. No i tak naprawdę pierwszy raz, kiedy umówiłam się na konsultację z klientką i pierwszy raz podałam wyższą cenę od tych moich poprzednich, to no. Tak naprawdę w środku myślałam sobie, matko, kto to kupi za te pieniądze, ale przygotowałam się do spotkania, pokazałam cennik, ceny powiedziałam i klientka po prostu, słuchaj, jak gdyby nigdy nic, mówi, tak, ona bierze pakiet środkowy, a ja tak, naprawdę, oczywiście starałam się nie pokazać tego zdjęcia, ale tak. Wtedy był taki pierwszy przełomowy moment, że jeżeli ja uwierzyłam, że jestem tyle warta, to klient bez problemu mi po prostu tyle zapłaci za tą sesję i wszystko, co z tą sesją jest związane, bo jak wiadomo, to nie są tylko zdjęcia, ale tak naprawdę cała ta oprawa tego przeżycia. Wy często na naszej grupie uczestników ekspert mówicie, że stworzyła się taka grupa ludzi, gdzie jest niesamowite wsparcie. Jakbyś mogła troszkę opowiedzieć o tym, jak ci to pomaga i to, że widzimy się co tydzień też na ekspercie z naszymi wykładami i live'ami. Co to tobie zrobiło? Czym ci to pomogło? Jak to u ciebie było? Live'y na pewno pełnią rolę motywacyjną, to jest ważne, bo po każdym live'ie mieliśmy pracę domową, którą należało wykonać w ciągu tygodnia i najlepiej było to zrobić, nie odkładać tego na później, bo na kolejnym live'ie była kolejna praca domowa. Dla mnie to było mega dużą motywacją, bo uczyłam się, wdrażałam, to działało i na następnym live'ie też mogłam dostać od was feedback co do moich działań i tej pracy domowej, także ta motywacja, to, że inni robią i u innych działa, to też jest wspierające. No i również w takiej grupie ludzi wielość wyzwań, które się pojawiają, bo każdy z nas ma trochę inny rodzaj fotografii, każdy z nas ma trochę inne wyzwania i od każdego można się nauczyć pewnych rzeczy. Także tak. Dla mnie te live'y to są, właściwie było tak, zwłaszcza na początku, że ja czekałam, już tuptałam, kiedy następny live, bo już mam pracę domową zrobioną, co będzie dalej, co dalej i żeby jakby widzieć, że dalej to coraz bardziej się rozwija. A powiedz mi, Jasia, jak to teraz wygląda z twoją taką regularnością napływu klientów, tak? No bo codziennie robisz jakieś małe rzeczy, które powodują, że twój marketing działa i że on napływa do ciebie, ten klient do ciebie napływa regularnie. Jak to się zmieniło po dołączeniu do eksperta? W sensie, jak było wcześniej, jak się zmieniło? To jest tak, że są pewne działania, które jeżeli wykonujemy konsekwentnie, systematycznie, codziennie, czy tam według jakiegoś swojego określonego harmonogramu, powodują, że te osoby pojawiają się tak w miarę regularnie. Nie ma jakichś takich skoków, że nagle w jednym miesiącu są klienci, w drugim go nie ma. Oczywiście mogą być te skoki, kiedy zaniechamy działań. No to jest naturalne. Kiedy my sobie odpuszczamy, no to nasz biznes też wyhamowuje. Także po prostu cały system, który no, jest naprawdę szeroki, bo jakby i działania marketingowe na social mediach, i cała lista mailingowa, i wiele innych rzeczy, czy tak jak teraz budujemy sklep internetowy z produktami cyfrowymi, no to jest cały system, który powoduje, że tak naprawdę
no to działa, zwyczajnie po prostu ci klienci są. A powiedz mi, jaki miałeś najlepszy miesiąc tak przychodu, jakbyś miała powiedzieć, jaki to był miesiąc i ile zarobiłaś najwięcej w danego miesiąca? No to właśnie jest tak około 10 tysięcy. To już były chyba ze dwa takie miesiące, ale właściwie raczej nie ma miesiąca, gdzie byłoby to mniej niż jakieś 5-6 tysięcy. Okay. Także zawsze to są... No dla mnie dzisiaj te 6 tysięcy to są dwie sesje, więc spokojnie mogę zrobić tego więcej, ale to, że jakby wartość mojej sesji z 300 zł podniosła się na 3 tysiące, powoduje, że ja mogę dzisiaj ze spokojem pracować, dać mojej klientce naprawdę wysoką jakość, mieć dla niej czas i tak to u mnie wygląda, że zwykle klientki mogą do mnie zadzwonić czy napisać z zapytaniem o rzeczy dotyczące jakichś inspiracji fotograficznych czy wizażu i stylizacji, bo tym też się zajmuję. Także mam czas dla klientki i ona również zna wartość tego, co ja jej daję. Ona dokładnie wie, za co płaci i wcale to jej nie dziwi tak naprawdę. I jak też wiesz, często sesje kończą się dosprzedażą, bo klientki są na tyle zadowolone z ujęć, które zostały wykonane, na tyle przełamały jakieś swoje blokady przed obiektywem, że zwykle kupują tych zdjęć jeszcze więcej na koniec. To jeszcze a propos mindsetu, Joasia, taka największa zmiana u Ciebie po naszym praniu mózgu, to co to jest? Jakbyś miała powiedzieć, taka u Ciebie taka oszałamiająca zmiana, której się nie spodziewałaś, że będzie, a która jest i masz to już teraz na co dzień. Że mam tę moc. rozwiń, dawaj. Mam tę moc, że tak naprawdę to, co osiągam, zależy ode mnie, że to nie jest tak, jak czasami ludzie mówią, że ktoś miał szczęście, czy nie wiem, ktoś pomógł, jakieś na niego spłynęło zrządzenie losu, no to tak nie jest, to tak naprawdę są moje własne działania, które ja robię i jeżeli masz świadomość tego, że jesteś w stanie zrobić tyle, ile... No po prostu możesz, że twoimi rękami, że to ty decydujesz, no to jest piękne, że jakby owszem jest pewnie jakieś 1% tam czynników niesprzyjających, które się trafiają, ale tak naprawdę większość zależy od nas. I ja ewidentnie widzę to, że jeżeli mam jakiś gorszy czas, tak jak w tym roku na przykład zmarła mi babcia, więc troszkę spowolniłam, i wtedy tych zleceń było mniej, ale jeżeli biorę się znowu do pracy konsekwentnie, to znowu wracam na te swoje wypracowane tory. Tak, czyli chodzi o to, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność i po prostu robić, prawda? Czy to jest coś, z czym się dużo fotografów jakby nie potrafi pogodzić, że to tylko i wyłącznie zależy od nich, jaki będzie wynik i tylko i wyłącznie od tego, jakie działania podejmą, prawda? No bo dużo fotografów mówi, że nie, to potrzebujesz tylko ładne portfolio, potrzebujesz tylko dobre zdjęcia. Możesz się wypowiedzieć na ten temat, Joasia, jak to jest. Tak naprawdę ostatnio jedna z takich moich znajomych fotografek, widząc moje jedno zdjęcie, powiedziała, że to zdjęcie jest przepiękne i że powinnam je wysłać na konkurs. Mm-hmm. Tylko, że jeżeli ja tego zdjęcia nie reklamuję i nie pokazuję światu i nie komunikuję, co się wydarzyło w ogóle z tą moją klientką, że takie zdjęcie i takie ujęcie powstało, no to nikt o tym nie wie, to równie dobrze mogę je schować do szuflady tak naprawdę. Także... To jest wartość duża, że powinieneś mieć naprawdę solidny warsztat fotograficzny, ale to jest tylko tak naprawdę jeden z elementów i tego się możesz równocześnie z marketingiem uczyć. Nie musisz robić tak, że najpierw się nauczysz fotografii, a potem marketingu, tylko to wszystko może iść równotorowo, rozwijać się na wszystkich tych dziedzinach. A powiedz mi, miałaś coś takiego, że się na przykład przed dołączeniem do eksperta bałaś, że nie wiesz, czy to dla ciebie, że to jest jednak spora kwota pieniędzy i czy miałaś jakieś takie obawy przed dołączeniem, jak to u ciebie wyglądało? Bo wiem, że wiele osób ma problem często z inwestowaniem we własną wiedzę, dużych pieniędzy i na przykład ja swoją wiedzę, którą posiadam, którą wam przekazujemy, no ja już spokojnie wydałam ponad 100 tysięcy na to. Tylko no, wiem, że zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest jak ja, więc chciałabym się dowiedzieć tak od ciebie, jak to wygląda z twojej perspektywy i jak ty miałaś. Ja miałam tak, że jak już kupiliśmy u was najpierw te 21 sposobów, potem właśnie szkołę sprzedaży i szkoły konsultacji, to już jakby znałam was chociaż trochę, ale na tyle, że ja też powiedziałam do mojego męża albo z nimi coś zrobimy, albo w ogóle.
Także ja się nie bałam, ja byłam praktycznie zdecydowana. Wtedy ekspert kosztował mnie te kilka tysięcy, ale oczywiście nie mieliśmy tych pieniędzy, bo był to ciężki czas. Tak. No i cóż, mogę powiedzieć, że wzięliśmy pieniądze z jakiegoś tam oszczędzającego konta i wiedzieliśmy, że to będzie dobra inwestycja. I tak jak mówię, no ja w pierwszym miesiącu eksperta dwukrotnie tą kwotę odrobiłam, więc jakby to był bardzo dobry wybór i no tak naprawdę wiesz, że u was też kupiłam kolejne szkolenia, więc też inwestuję w siebie i nie boję się tego robić. Także ja nie miałam żadnych obaw. Myślę, że po prostu tak naprawdę to są niewielkie pieniądze, które się przekładają na to, jak możesz zarabiać przez wiele lat prowadząc swój biznes fotograficzny, a inwestujesz w to szkolenie tylko raz. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest tak, że właśnie ludzie się boją, że zainwestuję i stracę, bo nie zrobię, bo boję się, że nie zrobię. Jak, właśnie takie twoje podejście, no bo ty stwierdziłaś, że okej, wchodzisz w to. Co miałaś w głowie? Bo na przykład ja na przykład czasem słyszę na rozmowach, takich konsultacjach, tak, że nie wiem, bo się boję, czy ja to zrobię, tak? Bo to są duże pieniądze i czy mnie będzie na to stać, nie? Ja mam na przykład takie podejście, że no ja zawsze, ja prawie co miesiąc kupuję coś nowego i wydaję na to naprawdę kupę kasy, są grube tysiące. I ja wiem i już mam nawet takie przekonanie, że za każdym razem jak ja wydam pieniądze, to się przynajmniej 10-krotnie, jak nie 100-krotnie do mnie zwraca. I tak jest. Jak to jest u ciebie? To znaczy, no to jest tak, że przede wszystkim trzeba mieć to przekonanie, że pieniądze są ważne. Nie można do tego podchodzić ze strachem, bo jeżeli mamy strach i obawy, no to są takie emocje, które negatywnie wibrują i to jest coś takiego, że jak się boisz, że ci nie starczy do wypłaty, no to ci nie będzie do tej wypłaty starczało, bo cały czas wzbudzasz w sobie też te negatywne emocje, więc trzeba tak bardziej pozytywnie się ku temu nastawić, potraktować to jako inwestycję. Nie stratę, tylko inwestycję, no i przede wszystkim to, co dla mnie jest ważne i co ja zrobiłam i co robię, to właśnie działanie. Czyli wchodzisz do eksperta, bierzesz pierwszą lekcję, pierwszą pracę domową, robisz to. Nawet jak się okaże, że no nie wiem, nie zadziałało, coś zrobiłeś, jakiś błąd, piszesz na grupie, pytasz ludzi, oni ci powiedzą, poprawiasz, robisz dalej. No nie ma innej drogi. To nie jest to, że sobie posłuchasz szkolenia i koniec. Musisz to wszystko zrobić. Także naprawdę polecam ci te kilka tysięcy wydać z taką wdzięcznością. Jeżeli wydasz je z wdzięcznością i zaczniesz to działanie, to na pewno się zwrócą. Tak. I to wielokrotnie. Dokładnie. Jakbyś, Asia, miała powiedzieć tak od siebie parę słów do osób, które nas obserwują, które oglądają, ale które dalej się gdzieś tam wahają, czy zaufać nam, czy ta grupa nasza wsparcia rzeczywiście jest grupą wsparcia, która pomaga i czy na pewno to jest dla osób, które również zaczynają, bo też miewam takie pytania, czy to jest też dla osób, które zaczynają. Z tego, co pamiętam, to ty zaczynałaś dopiero jakby swoją sensualną fotografię, kiedy zaczynałaś eksperta, prawda? Jakbyś mogła powiedzieć takie parę słów od siebie, to proszę bardzo. No to jest dla osób, które zaczynają jak najbardziej, ale jest to też dla wszystkich fotografów. Jakby wiem, co sobie myślicie, że jak w ogóle ktoś może zapłacić 3000 za sesję, ale ja też tak myślałam, uwierzcie mi, ja też brałam 300 zł za sesję i jeszcze myślałam, że o matko, może to za dużo. Dzisiaj biorę 3000 za 10 ujęć i nie wyobrażam sobie tego, żeby wziąć mniej. Mało tego, myślę o tym, że te ceny będę jeszcze podnosić do góry. Chodzi o to, żebyście po prostu się pozytywnie nastawili, że chcecie to zrobić. Miejcie taki swój powód. Jakie jest twoje dlaczego? Pomyśl sobie, że co tak naprawdę chcesz w tej fotografii robić? Co jest dla ciebie ważne? Jak odpowiesz sobie na to pytanie dlaczego, to jakby to też będzie dodatkową motywacją do tego, żebyś to robił. Ja na przykład jak obserwuję u nas naszą grupę ekspercką, to widzę osoby, które na początku właśnie były takie bardziej sceptyczne, same nie wiedziały, a tu im nie wychodziło, tam im nie wychodziło, bo my też ze sobą rozmawiamy prywatnie na Messengerze na przykład. No i wymienialiśmy się tymi doświadczeniami i nagle okazuje się, że czasem u kogoś coś zaskoczyło po miesiącu, dwóch, ale dlatego, że testował, że robił, że działał i że dostawał to wsparcie. Zawsze ze wsparciem jest o wiele
łatwiej ruszyć. Także poszukaj sobie odpowiedzi na pytanie dlaczego, no i zapraszamy Cię do nas. My Cię tutaj będziemy dawać kopniaki w tyłek. Tak jest, będą kopniaczki. A powiedz mi jeszcze taka jedna rzecz, czy spełniłaś jakieś swoje marzenie właśnie dzięki temu, że zaczęłaś działać inaczej? No tych marzeń trochę jest, jakieś takie mniejsze oczywiście, że sobie spełniam, typu częściej korzystam ze spa, z masaży, bo bardzo to lubię i to też mnie relaksuje. Bez problemu byłam w te wakacje dwukrotnie na wczasach, gdzie czasami był problem, żeby raz wyjechać. Super. Mam też większe marzenia, które w końcu gdzieś w mojej głowie zaczynają robić się realne, takie jak zakup luksusowego auta. Ja wiem. Zawsze było, wiesz, w strefie marzeń, a teraz nagle po prostu policzyłam, pokalkulowałam i mówię, ile potrzebuję czasu, żeby zarobić na to na przykład, albo że jeżeli to będzie leasing, to ta rata, mówię, słuchaj, całkiem przyjemna ta rata. Także jakby takie materialne rzeczy też w gruncie rzeczy trochę nas napędzają. No nie robimy tego tylko dlatego, żeby się poczuć lepiej, ale też dlatego, żeby mieć życie na wyższym poziomie. O Jezu, jeszcze mam jedno mega palące pytanie, które myślę, że dużo się pojawia właśnie u Was, u oglądających, że w ogóle jak można mówić o bogactwie? Już samo bogaty fotograf to jest takie, żre naszych fotografów, artystów często. Powiedz mi, jakie Ty masz teraz do tego podejście, bo dużo ludzi uważa, że bogacenie się równa się temu, że przestajesz mieć przyjemność z fotografii, którą robisz. Jak to jest u Ciebie? U mnie dokładnie na odwrót. Ja mam mega przyjemność, bo słuchaj, jeżeli ja wiem, że biorę dobre pieniądze za sesję i tak jak powiedziałam wcześniej, mam czas dla tej mojej kobiety, mogę z nią porozmawiać. Sesja u mnie to też jest taki trochę coaching. My często rozmawiamy o jakichś ukrytych blokadach, o jakichś kompleksach. Ja tak naprawdę czasem się śmieję, że wiesz, fotografem to jestem na końcu, bo najpierw są właśnie rozmowy, jakieś odblokowywanie o emocjach, co chcesz pokazać na zdjęciach. Jest też wizaż, stylizacja i dopiero pojawia się ten dzień sesji. Także jakby spełniam się na wielu polach, które są mi bliskie, na których też sama się rozwijam. I właśnie przez to, że ja mam czas, to ja mam taką przyjemność z tego. A gdybym robiła sesję za 300 zł, musiałabym ich zrobić 10. Właśnie. No właśnie. Byłabym tak wykończona, że naprawdę pewnie bardzo szybko by mi ta praca no, zbrzydła, krótko mówiąc, nie miałabym ochoty jej robić. I też tak często jest u ludzi właśnie, nie? Że przychodzą już tacy umęczeni, już mają dosyć tego, że tyle sesji muszą robić, żeby coś zarobić i że nawet na studio ich nie stać, bo przestają płacić rachunki i w ogóle, a muszą się zarobić, nie? Więc tutaj w tej kwestii, gdzie my robimy biznes premium, bo to jest biznes premium, transformacyjny biznes premium tak naprawdę, tak jak ty, Joasia, i jak ja, no to tu się wszystko zmienia, prawda? To jest inna gra w ogóle. A poza tym ja mam też tak, że ja nie wyobrażam sobie robienia tak tanich sesji w takiej dużej ilości, bo nie miałabym szansy poznać moich klientów. A ja zawsze twierdzę, że dobre ujęcie ma szansę naprawdę być dobre wtedy, kiedy ja znam tą osobę i kiedy ona zna mnie. Czyli kiedy się zawiązuje jakaś relacja, kiedy ona jest w stanie się przede mną otworzyć, zwłaszcza kiedy ja dużo robię sesji sensualnych, aktowych, i no, musi być pewien poziom bezpieczeństwa, żeby ta kobieta chciała mi pokazać i kawałek swojego ciała, ale również swoje wnętrze. No a robiąc tak dużo sesji tak tanich, no to tak naprawdę robi się taka taśmówka, tak? Nie masz czasu z tymi klientami porozmawiać, poznać ich tak naprawdę i to powiem, no dobra, proszę tu stanąć i tam się uśmiechnąć albo jakąś tam, no nie o to chodzi. Nie da się, to jest nie ten level obsługi, prawda? To już odbiega bardzo mocno od takiego mega świetnego standardu. No i co? To dziękuję Ci serdecznie. Ja Was, kochani, za to zapraszam serdecznie na nową grupę Sekrety Marketingowe Bogatego Fotografa. Tam widzimy się, dostaniecie tam bardzo ciekawe materiały, w tym również otrzymacie dostęp, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, do szkolenia, które możecie mieć z rabatem minus 100%, a na którym nauczycie się, jak pozyskiwać wysokopłatnych klientów. Także zapraszam Was gdzieś tutaj, link poniżej powinien być w komentarzu bądź w opisie. Zapraszamy serdecznie z Joasią. No i co? I mam nadzieję, że wkrótce też będziemy się widzieć z którymś z Was na ekspercie, co nie, Jasia? Tak, zapraszamy jak najbardziej do nas. Ja od siebie chciałam jeszcze powiedzieć, że dziękuję Justynko, Tobie i Pawłowi za wszystko, co do tej pory. I oczywiście proszę o więcej i wiem, że więcej będzie. Praca z Wami to też jest czysta przyjemność. No i jakby
kroczenie w stronę tego wymarzonego życia. Także zapraszamy, kochani, nie zastanawiajcie się, tylko dołączajcie do nas. Razem zmienimy ten fotograficzny biznes na lepsze. Dokładnie, dziękujemy Wam serdecznie i widzimy się w kolejnym wywiadzie. Cześć! Cześć!